Ksiądz Wojtyła fascynował niekonwencjonalnym duszpasterstwem. Trzeba pamiętać, że mówimy o okresie, w którym ksiądz to przede wszystkim sutanna i odpowiedni sposób bycia. Można wtedy było zobaczyć księdza wspinającego się w sutannie na rysy. Była to szkoła twarda i wymagająca. Wojtyła zrobił ogromny wyłom, bo na cywila poszedł ze studentami w Bieszczady, potem pojechał na kajaki. Tak niekonwencjonalnym sposobem zachowania budził niepokój. Pamiętam rozmowę z pewną panią, zresztą zaprzyjaźnioną z Wojtyłą, która zastanawiała się, czy to aby wypada, żeby ksiądz tak się zachowywał. W życiu Kościoła jest bardzo wiele takich momentów, które ocenia się z punktu widzenia wypada, nie wypada. Jednak Wojtyła był przekonany do tego, co robi i robił to w sposób niezwykle naturalny, subtelny, prosty. Nie było w tym nic z wyzywającej pozy. Zdarzały się wypadki, że niektórzy duchowni traktowali zdjęcie sutanny i pójście gdzieś po cywilnemu jako akt odwagi rzucony światu i wtedy bywało to nawet humorystyczne. Natomiast Wojtyła po prostu chciał być z ludźmi, wśród których duszpasterzował, chciał wejść w ich środowisko i wchodził bardzo głęboko i naturalnie. Słuchaczami Wojtyły byli przede wszystkim studenci, którzy przychodzili do świętego Floriana. Wygłaszał tam konferencje, które potem przetworzył w książkę Miłość i odpowiedzialność. Uderzał nas humanistyczny język jego prac. Analizował świat wartości bez odwoływania się do formalnych norm. W każdym tekście pojawiał się autor, który rozmawiał z czytelnikiem. Na ogół teksty klerykalne są tekstami, w których się mówi do czytelnika. Ktoś, kto jest w polu objawienia, przekazuje to objawienie dalej, mówiąc do. Natomiast Wojtyła mówił z, wchodził w rozmowę. Był to pierwszy w tamtych czasach dialog robiony na tak wielką skalę. Któregoś dnia podczas wykładu w seminarium Wojtyła odłożył skrypt i zaczął mówić od siebie. Mówił mniej więcej w ten sposób. My tutaj na tych wykładach dużo mówimy o ekonomii, o polityce, dużo mówimy o gospodarce, o krążeniu towarów, jak gdyby to wszystko było najważniejsze. Tymczasem dzień dzisiejszy, dzień świętego Franciszka z Asyżu, mówi nam, że nie to jest najważniejsze. Świat, mówił doktor Karol Wojtyła, stoi na głowie, bo to, co naprawdę cenne, ceni najmniej. A to, co mało cenne, stawia na szczycie wartości. A cóż jest najcenniejsze? Najcenniejsze jest ubóstwo. Gdzie jest ubóstwo, tam jest wolność. Powtórzył to kilka razy. Gdzie jest ubóstwo, tam jest wolność. Do dnia dzisiejszego pamiętam właśnie ten wykład, podczas kiedy wszystkie inne, do których tak się przygotowywał, jakoś już mi uleciały z pamięci. Główną ideą książki Miłość i odpowiedzialność była idea godności człowieka. Jest to jakiś paradoks, ale idea godności człowieka bardzo trudno i z wielkimi oporami zakorzeniała się w teologii Kościoła. Przez wiele, wiele lat obserwujemy pewien krytycyzm wobec tej idei. Argumentuje się w ten sposób. Czy godność człowieka nie konkuruje z godnością Boga? Czy wywyższając człowieka, nie poniżamy Boga? W praktyce duszpasterskiej wyglądało to mniej więcej tak. Oto wchodził ksiądz na ambonę. Ma przed sobą tłum ludzi. W tym tłumie widzi przede wszystkim grzeszników. Tak jak krawiec, który idzie ulicą i widzi przede wszystkim źle uszyte ubrania. Albo dentysta, który patrząc na uśmiech człowieka, widzi przede wszystkim dziury w zębach. Tak ksiądz, patrząc na ludzi, widzi przede wszystkim grzech. To jest takie zawodowe skażenie. Oto ma przed sobą krzyż i mówi kazanie. I idea kazania jest taka. Patrzcie, jakimi wy grzesznikami jesteście, skoro to wasz grzech ukrzyżował Syna Bożego. W ten sposób scena ukrzyżowania staje się dla duszpasterza dodatkowym motywem do poniżenia człowieka. I tak było bardzo często. Ale możliwa jest inna interpretacja tej sceny. Patrzymy na krzyż i mówimy, patrzcie ludzie,
jacy wy jesteście cenni, jacy wy jesteście wielcy, skoro Syn Boży umarł za was na krzyżu. Można do tej samej sceny podchodzić albo w ten sposób, że się poniża godność człowieka, albo w ten sposób, że się tę godność podkreśla. Otóż idea kardynała Wojtyły była jasna. Chrystus jest znakiem ludzkiej godności. Nie ma sprzeczności pomiędzy wielkością Boga a godnością człowieka. Nie ma sprzeczności dlatego, ponieważ Syn Boży, umierając za człowieka, pokazał, jak wielką wartością jest człowiek. Takiego sukcesu Polska nie miała nigdy. Wszystko, co potem się działo, było jednym wielkim cudem. Najpierw, że w ogóle polski papież, potem, że ten papież nie zmienia swoich zachowań. Sam dzwoni do krakowskiej kurii, rozmawia ze sprzątaczką, prosi, żeby mu przysłać sweter, którego zapomniał. Z godziny na godzinę zmienia się nasz świat, bo przesuwa się jego centrum. Do tej pory stale zastanawialiśmy się, co na to Moskwa. Teraz pojawia się pytanie, a co na to Rzym? Podczas pierwszej pielgrzymki papież doprowadził do kompromitacji władzy komunistycznej. Kompromitacja polegała nie na tym, że ich obrzucił błotem, ale na tym, że pokazał inną klasę. Spotkanie papieża i prymasa Wyszyńskiego z rządem i członkami KCPZPR w Belwederze było spotkaniem normalnych ludzi z manekinami. Już sam widok był szczególny, nawet nie trzeba było specjalnie wsłuchiwać się w to, co mówią. Papież w zasadzie nie negował żadnego mieszkańca tego kraju. Nikogo nie wyrzucał poza Polskę, ale każdemu dawał jakąś propozycję. Ofertę autentyzmu. Pielgrzymka, wyjście z kryjówek, to było wydarzenie w formule ludzkiego autentyzmu. Policjant był policjantem, profesor profesorem, ksiądz księdzem, polityk politykiem. A jeszcze dzień wcześniej policjant musiał być szpiclem, profesor oszustem, ksiądz partyzantem. Wtedy przyrównywałem to do wydarzenia nad Jordanem. Przychodzili tam do Jana Chrzciciela różni ludzie i pytali, co mamy robić. Pewnie przeczuwali jakieś powstanie albo rewolucję. A on im mówił, wracajcie do domu i niech celnicy zostaną celnikami. Niech żołnierze nie rabują, ale poprzestaną na własnym żołdzie. Stało się wiele. Chociaż pozornie nic się nie stało. Dokonał się tylko zwrot w kierunku normalności. W tym sensie bardzo trudno jest ludziom, którzy tego nie przeżyli, wytłumaczyć dziś, o co szło. Nawet spotkanie z ludźmi władzy miało w sobie coś niezwykłego. Papież potraktował ich tak, jak na to naprawdę zasługiwali. Pokazał, że ciąży na nich jakaś istotna odpowiedzialność. Dokonał się publiczny powrót do elementarnej prawdy, że mamy ojczyznę, że jesteśmy Polakami, że podziały między nami są przelotne, chwilowe. W sierpniu roku 80 siedziałem akurat w Rzymie, jedliśmy z papieżem kolację, kiedy włoska telewizja pokazała zdjęcia z Gdańska. Brama strajkującej stoczni, tłum ludzi na sztachetach stoczniowego płotu, pozatykane bukiety kwiatów. Kamera najeżdża na bramę i między tymi kwiatami pokazuje portret Jana Pawła II. A ten papież siedzi obok mnie. Skulił się. Nie powiedział słowa. Myśmy też zamilkli. Nie było jeszcze wiadomo, jak to się wszystko skończy. Powszechne było przekonanie, że to on nabroił. Podczas jednego z pierwszych spotkań w Castel Gandolfo byłem na spacerze w ogrodach zamku. Szedł papież, ksiądz Stanisław Dziwisz, ja. Kilka kroków przed nami i za nami szła policja z ochrony. Policjanci z lornetkami przy oczach wpatrywali się w każdy krzew, każde drzewo, każdy drgający na gałęzi listek. Trzeba było chronić papieża nie tylko przed zamachowcami, ale również przed wścibskimi reporterami. Tak wyglądał prywatny spacer następcy świętego Piotra. Miałem wrażenie, że Karol Wojtyła
robotnik kamieniołomów, kajakarz, narciarz i znakomity profesor etyki znalazł się w jakimś więzieniu. Zapytałem wprost, jak się czuje w tym zamknięciu? Odpowiedział, parafrazując słowa Chrystusa skierowane do Piotra. Piotrze, gdy byłeś młody, chodziłeś gdzie chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, ktoś inny cię weźmie i poprowadzi tam, dokąd nie zechcesz. W sierpniu 1983 roku odbywało się w Castel Gandolfo pierwsze kolokwium organizowane przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Papież Jan Paweł II nie opuścił żadnego z posiedzeń, były to dni jego wakacji. Słuchał skupiony. Zapraszał uczestników na posiłki do małej zamkowej jadalni. Tam stawał się uczestnikiem gorących rozmów. Częściej jednak musiał odpowiadać na pytania, niż sam mógł je zadawać. Przemówił na samym końcu. Zapraszał na przyszłość, dom jest otwarty, oby tylko pozwolił czas. Nazajutrz wyjechał do Lourdes. Kilka dni przedtem w Lourdes wybuchła bomba. Wszyscy w jakiś sposób służymy prawdzie, wszyscy dajemy jej świadectwo, ale na naszych drogach do domu nie wybuchają bomby. Na jego drodze niestety wybuchają. Fakt ten wskazuje, jak różne są nasze świadectwa. Świadomość tej różnicy jest ważna, aby każdy mógł znać wagę spotkania z nim. Nie mówiąc już o tym, iż wybuchy bomb rzucają nowe światło na sprawę człowieka dziś. Czyżby smutną prawdą było i to, że gdzie rośnie ratunek, tam musi też rosnąć niebezpieczeństwo? Kiedyś przed laty Norwid powiedział o Chopinie: swą sztuką podnosi on to, co ludowe, do poziomu tego, co ludzkie, do poziomu ludzkości. Na naszych oczach dokonuje się coś podobnego. Polskość stanęła na wielkiej scenie świata. Jan Paweł II urodził się u nas, uczył się czytać i pisać z naszego elementarza, jak każdy z nas brał do ręki Mickiewicza, a na weselu Wyspiańskiego zastanawiał się, co robić, by nie zgubić złotego rogu. Jest w nim głęboko osadzony polski żywioł. Żywiołu tego zgubić nie chce. Idzie z nim bardzo wysoko. I na wyżynach pokazuje wszystkim jego wartość. Jeśli ktoś chce zrozumieć papieża przez jego polskość, to powinien w swym przedrozumieniu umieścić widok Oświęcimia. Ten widok jest ważniejszy niż widok scen z literatury romantycznej, choć i one nie są bez znaczenia. A gdy już ktoś zdobędzie się na odwagę i zapyta o sens tamtego widoku, powinien zadać drugie pytanie. Jak się to stało, że Karol Wojtyła nie tylko nie stracił wiary w człowieka, ale jeszcze ją pogłębił? Dlaczego został księdzem? Dlaczego został biskupem w komunistycznym kraju? Dlaczego działał w nim tak, a nie inaczej? Jan Paweł II zna dobrze wygląd obozów śmierci. Czy Bóg w Oświęcimiu milczał? Bóg nie milczał. Przemówił głosem umęczonych i zabijanych. Zachodzi głębokie pokrewieństwo między twarzami ofiar naszych czasów a twarzą ukrzyżowanego. Wypowiedzi papieża rysują obraz Boga, który w szczególny sposób jest zobowiązaniem posttotalitarnego duszpasterstwa. Za takim obrazem poszedł kiedyś ojciec Maksymilian, a potem ksiądz Jerzy Popiełuszko. Określa on podstawowy etos działania Kościoła we współczesnym świecie. Etosem Kościoła jest działać poprzez boleść, być wrażliwym na boleść i postępować wedle jej imperatywu. Nasze czasy nie są niestety czasami rozumienia miłości. Miłość jest raczej tym, co najmniej rozumiemy. Kto zna jako tako współczesną psychologię, współczesną filozofię, a nawet współczesną teologię, ten wie, jak mało mogą one powiedzieć o miłości.
Dlatego nasze czasy są czasami wędrówek po pustyni. Pozostała nam tylko miłość do siebie i wszystkie wynikające z niej fundamentalizmy. Ale właśnie w tej sytuacji ogromne znaczenie mają dla nas ci nieliczni, którzy w naszych czasach posiedli większą niż my wiedzę o miłości. Postacią taką jest Jan Paweł II. Przyznam, że nie zawsze i nie wszystko z jego nauk jednako rozumiem. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że przy wszelkich między nami a nim podobieństwach dzieli nas przepaść. On wie, co jest miłość, a ja nie wiem. Może coś tam wiem, ale przy jego wiedzy moja wiedza jest niewiedzą. Dlatego jest on dla mnie fundamentem. Nie w tym sensie, żeby się spierać o rangę doświadczeń, ale w tym, żeby się otwierać na to, co jest warunkiem wszelkiego rozumienia i porozumienia. Pisząc każdy mój tekst, zastanawiałem się, co pomyśli papież, czytając te słowa. Wierzę, że papież nigdy nie miał cienia podejrzeń co do mojej uczciwości. Co najwyżej mógł uważać, że nie mam racji. Ale ja też nie sądzę, żebym zawsze miał rację. Chciałem tylko pokazać, że jest w Kościele miejsce dla sposobu myślenia, który proponuję. Nigdy nie przestałem wierzyć, że mi się to uda. Będę upraszczał, bo trudno nie upraszczać. Można więc powiedzieć tak. Jest w nas, sarmatach, głęboko zakorzenione przeświadczenie, że po to, aby pozwolono nam żyć na tym świecie, musimy być przez innych podziwiani. Podziw innych jest fundamentem naszego prawa do istnienia. Przez podziw żyjemy, przez podziw umieramy. Tak jest nasze instynktowne przekonanie. Oczywiście upraszczam, ale trudno nie upraszczać. Powstaje pytanie, podziw, ale za co? Jaki podziw? Myślę, że gdy się dobrze przyjrzeć sarmatom, zwłaszcza gdy się przyjrzeć naszej tradycji romantycznej, istotny podziw ma być podziwem za nasz szczególny etos, za naszą moralność, za tak pięknie opiewany przez romantyków polski heroizm. Co mam na myśli? Oczywiście upraszczam. Ów szczególny etos, ów proponowany światu temat podziwu to chwała zwyciężonych. Należymy do tych narodów, które przegrywały często i przegrywały dużo. Ale nasza walka była słuszna i sposób jej prowadzenia szlachetny. Kto przegrywa w słusznej walce, ten odnosi zwycięstwo moralne. Można przegrać na polu bitwy, ale wygrać na polu moralności. Naszym marzeniem był podziw za takie zwycięstwo. Podziw dla tych, którzy przegrali, bo nie umieli mordować tyranów we śnie. Fryderyk Nietzsche powiedziałby o nich: chorzy na księżyc i Boga. Patrząc pamiętnego dnia w ekran telewizyjny, czuliśmy, w każdym razie wielu z nas czuło, jak wylewa się z nas nasza romantyczna podświadomość. Słowiański papież. Tylko romantycy potrafią mieć prawdziwe marzenia, słowacki i wielkie spełnienie. Jesteśmy dziś podziwem dla świata. Oglądamy widomy symbol naszej etycznej wielkości, bo papież wyrósł z nas. Z naszego krajobrazu, z naszego dramatu, z dialogu z nami. Oto teraz staje na piedestale jako sumienie świata. Wiemy, że nie jest z nami najlepiej. Pijaństwo, małostkowość, nieróbstwo, ale mimo wszystko jest w nas jeszcze jakaś gotowość do świadczenia, ochota na powtórzenie ofiarności praojców, nadzieja na powrót zdolności do kochania. A z tego brać ma się nasze prawo do istnienia i bierze się. Widzimy słowiańskiego papieża,
poprzez pryzmat tekstów romantycznych i naszej romantycznej podświadomości, jako spełnienie romantycznej racji stanu, która była, jest i będzie naszą chlubą. Zadaniem podstawowym filozofa jest budzenie ludzi z dogmatycznej drzemki. Ktoś powiedział, religia to opium dla ludu. A cytowany Fryderyk Nietzsche, najłatwiej wodzić ludzi za nos moralnością. To wszystko jest może nieprawdą, ale brzmi jak ostrzeżenie. Bo na tym świecie wszystko jest możliwe. Nawet papiestwo może stać się opium, a etyczny kult chwały zwyciężonych może działać jak błędny ognik wiodący na bezdroża. Myślę, że nadszedł czas rzetelnej samokrytyki. Dotknę jednej sprawy. Oczywiście znów upraszczam. Wiadomo już dziś, że żaden historyk rozważający dzieje Europy po II wojnie światowej nie będzie mógł pominąć kilku znaczących postaci reprezentujących nad Wisłą chrześcijański etos. Jedną z tych postaci jest ojciec Kolbe. Inną, na innej płaszczyźnie, jest słowiański papież. Na tym rzecz się nie kończy. Bez przesady możemy rzec, znów nadwiślańska ziemia obrodziła wielkimi ludźmi zmysłu etycznego, etycznej praksis. Ale nie samym etosem człowiek żyje. Oprócz etosu jest także logos. Logosem jest myśl poznawcza, jest nauka, jest wiedza, jest życie na uniwersytetach, w instytutach naukowych, w gabinetach badawczych. Z takiego życia wyłaniają się na powierzchnię rozmaite izmy i rozmaite logie, pozytywizm, marksizm, fenomenologia, teologia. Mają one to do siebie, że trwają dłużej niż ludzie, którzy je tworzyli. Promieniują szerzej niż widoki. Zapytajmy więc, czy tak, jak nie można pomyśleć dziejów Europy po II wojnie bez nadwiślańskiej interpretacji chrześcijańskiego etosu, tak nie można również pomyśleć tych dziejów bez zrodzonego tu logosu? Które z dzieł filozoficznych lub teologicznych naszych czasów pozostanie jako niezbywalny dorobek całego chrześcijaństwa? Jaki prąd filozoficzny czy teologiczny, a może jakaś wielka dyskusja, jakiś spór, jakieś typowe dla naszej sytuacji stanowisko w sporze? Powiem po prostu. Daliśmy światu papieża, ale nasza noosfera, nasz logos są puste. Gdy mówimy, mówimy na ogół to, co powiedzieli inni. Nasza religijność jest religijnością wydarzeniową, religijnością zogniskowaną wokół wydarzeń i ich dziejowych reperkusji, a nie wokół trwających prądów myślowych, inspirującą te prądy i żyjącą w nich. Ojciec Kolbe to wielkie wydarzenie, ale tylko wydarzenie. Nie towarzyszy mu żadna wielka myśl filozoficzna i teologiczna o człowieku, o ludzkim etosie, o sposobie naprawy rzeczy, które są wspólne. Wierzymy w Boga, ale też wiara nasza nie przeszła przez czyściec, jaki gdzie indziej zgotowali tej wierze Nietzsche, Marx czy Freud. Dzisiejszy świat jest systemem naczyń połączonych. Jedni zdobywają ropę, inni mają rafinerię, jeszcze inni jeżdżą samochodami. Jedni potrzebują drugich. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy się nawzajem podziwiają, czy nie. Narody istnieją wtedy, gdy ich istnienie przynosi korzyść innym narodom. Podobnie jest w nauce. Są imiona, bez uwzględnienia których współczesne chrześcijaństwo nie może myśleć, nie potrafi zrozumiale mówić, czytać. Nazwiska takie są rdzeniem jego logosu. Ich znaczenie trwa niezależnie od trwania ich nosicieli. Możemy ich nie podziwiać, ale nie możemy bez nich myśleć. Jak właściciel samochodu nie może jeździć samochodem bez tego, kto ma rafinerię. Wśród tych nazwisk
przedstawicieli chrześcijańskiego logosu. Nie widać nikogo z Nadwisły. Ktoś powie, że tak właśnie jest dobrze. Czyż nas nie podziwiają za nasze męstwo, za instynkt przekory, za umiejętność bezustannego odtwarzania naszej wolności? To na Zachodzie jest kryzys, nie u nas. To my daliśmy światu papieża, nie inni, nie ci filozoficznie i teologicznie wielcy. I tak można sobie czynić z pustej noosfery powód do chwały, zapadając nie tyle w dogmatyczną, ile etyczną drzemkę. Bo jednostronny kult moralności, moralności zwyciężonych, także może usypiać. A wtedy fakt słowiańskiego papieża może działać jak opium.